Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. To jest program Gość Dnia w telewizji Wałbrzych, a dziś w studio Jarosław Buzelewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie dyrektorze, już za moment, już za chwileczkę, już za momencik, jak to śpiewał Pan Kracy, będzie przewałka w Wałbrzychu. Czy już możemy coś zdradzić? Kogo zobaczymy na przewałce? Kto będzie w jury? Jak ta sportowa przewałka będzie w tym roku wyglądała? Na kilka tygodni przed Euro musi być sportowo, zatem zapraszam już teraz na Euro przewałkę. Startujemy 18 maja, ale tak na dobrą sprawę to 19 maja będziemy już pewni, będziemy wiedzieć, kto wyjedzie z Wałbrzycha z nagrodą główną, nagrodą prezydenta Wałbrzycha. Mówimy tutaj o kwocie 5000 zł, a także z pozostałymi, bo główna część ogólnopolskiej giełdy kabaretowej przewałka, przypomnijmy, to część konkursowa i w tej części konkursowej zobaczymy 6 kabaretów. 6 kabaretów wybraliśmy spośród 30 zgłoszeń, które napłynęły do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i te 6 grup będzie oceniane właśnie 18 i 19 maja przez jurorów Maria Czubaszek, Michał Ogórek, Mariusz Gawlik, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Również będziemy oceniać my, czyli organizatorzy będą oceniać dziennikarze i przede wszystkim publiczność. Tu będzie przyznana kolejna nagroda, nagroda publiczności. Nie może zabraknąć podczas tegorocznej przewałki zwycięzcy ubiegłorocznej edycji. Przypomnę, wysoko oceniony kabaret Kałasznikow. Będą także naprawdę nietuzinkowe gwiazdy, kabaryciarnia Zenona Laskowika w tym roku zawita do Wałbrzycha, jak i również przyjedzie Cezary Pazura. Czy spośród tych 30 zgłoszeń ciężko było wybrać tą szóstkę najlepszych? Jaki był poziom? Poziom bardzo wyrównany, poziom bardzo wysoki. Zarówno pojawiły się nowe twarze, tworzące zupełnie nowe grupy kabaretowe. Mówimy tutaj o grupach, ale również o stand-upowcach, jak i również kabarety, które już od kilku lat funkcjonują na rynku kabaretowym, które już od kilku lat możemy oglądać w różnych programach kabaretowych, transmitowanych bądź retransmitowanych przez ogólnopolskie telewizje. Nie był to łatwy wybór, nie byliśmy jednogłośni. Myślę, że Maria Czubaszek, Michał Ogórek, Mariusz Gawlik, jak i zresztą wszyscy uczestnicy przewałki, nie będą mieć łatwego zadania. Czy te programy, które będziemy mogli zobaczyć na Europrzewałce, będą tylko i wyłącznie związane właśnie z tą imprezą? Nie, nie. Nie narzucaliście tego? Nie narzucaliśmy, chociaż na pewno pojawią się skecze piłkarskie, szmuglerskie, bo takie też rzeczywiście widzieliśmy w tych zgłoszeniach, które do nas napływały. Cała przewałka będzie iście sportowa. Już teraz przygotowany jest program prowadzenia przewałki. Katarzyna Sobieszek z kabaretem Made in China. No, wiele konkurencji sportowych szykuje dla uczestników przewałki, zatem warto ubrać się bardzo wygodnie. Po prostu przyjdźmy na przewałkę tak, jakbyśmy szli na mecz sportowy, albo w ogóle przyjdźmy przebrani w stroje piłkarskie, za to będziemy nagradzać. Nagrody będą wspaniałe, między innymi w tym roku limitowane zaproszenia do nowo powstającego w Wałbrzychu Aquazdroju. Mamy takich 20 zaproszeń i te 20 zaproszeń zamierzamy rozdać podczas tegorocznej ogólnopolskiej giełdy kabaretowej Przewałka. Krótko mówiąc, w trakcie występów kabaretowych będą pracować nasze mięśnie brzucha, natomiast w przerwach, kiedy to kabarety będą się instalować, będą pracować nasze wszystkie pozostałe mięśnie. Będzie bardzo, bardzo sportowo. I dlatego warto przyjść i na sportowo, można pomalować twarze, można kibicować, żeby to atmosfera święta sportowego i śmiesznego przy okazji naprawdę udzieliła się chyba wszystkim. Salę widowiskową zamienimy w jedno wielkie boisko. I trybuny. Jak jest z biletami? Czy już je można rezerwować? Czy już je gdzieś można kupić? Ile kosztują? Bilety już są w sprzedaży. Możemy je kupić w obu placówkach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, czyli przypomnijmy, na Białym Kamieniu przy ulicy Andersa, a także na Piaskowej Górze przy ulicy Broniewskiego. Również w hotelu Maria przy ulicy Wrocławskiej. Możemy również bilety
zakupić drogą internetową. Instrukcja zakupu biletu jest opublikowana na stronie wogwalbrzych.pl albo na stronie przewalka.pl. Przypomnę, przewalka.pl to serwis poświęcony giełdzie kabaretowej. Mhm. Tam możemy zobaczyć, jak wyglądały poprzednie edycje. Było ich 13, bo w tym roku giełda kabaretowa organizowana jest po raz 14. Możemy prześledzić wszystkich uczestników, zwycięzców, jak i również zapraszam do bardzo bogatej galerii zdjęć. No to już nam robi pewna tradycja w naszym mieście. To jest pewna tradycja w naszym mieście, ale nie tylko jest to tradycja wałbrzyska, ale również ogólnopolska. Mhm. Giełda kabaretowa Przewałka jest bardzo wysoce oceniana w środowisku kabaretowym. Osoby związane właśnie z tym środowiskiem, mówimy tutaj nie tylko o tych uczestnikach, którzy zgłaszają się do konkursu, ale również o jurorach, których każdego roku zapraszamy do Wałbrzycha, czy o grupach, które występują, jakby puentując poszczególne dni kabaretowe. Te wszystkie osoby przyjeżdżają do nas naprawdę bardzo chętnie. Zawsze wysoce cenią sobie poziom samego konkursu, jak i również organizację, a przede wszystkim wszyscy są zgodni, że w Wałbrzychu jest bardzo wspaniała publiczność i dlatego tutaj do nas też przyjeżdżają. Czego jeszcze można się przed wakacjami spodziewać w Woku? Wakacje rozpoczniemy bardzo dużym wydarzeniem historycznym. Mm-hmm. Przeniesiemy Wałbrzyszan, a także naszych gości z południa, bo to również projekt polsko-czeski w czasy średniowiecza. Na hipodromie Stada Ogierów koło Zamku Książ zrekonstruujemy średniowieczną wioskę rycerską. Przyjedzie do nas około 150 rekonstruktorów zarówno z Polski, jak i z Czech. Zapowiada się trzydniowe wielkie wydarzenie. Będą różnego rodzaju występy. Będzie również można wziąć udział w konkurencjach średniowiecznych. Będziemy mogli zobaczyć prawdziwy turniej rycerski. Turniej rycerski mrożący troszeczkę krew w żyłach, bo również zostanie spalona część wioski, która to właśnie zostanie wcześniej zbudowana na hipodromie koło Zamku Książ, będzie swojskie średniowieczne jadło. To również też znakomita okazja do tego, aby odwiedzić Stado Ogierów, aby odwiedzić Zamek Książ. Klimat będzie fantastyczny, klimat będzie niesamowity, średniowieczny. I polsko-czeski również. I polsko-czeski. Bo to też warto zaznaczyć, że to jest kolejny projekt, który udaje się Wam realizować łącznie z czeskimi partnerami. Łącznie z czeskimi partnerami. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem Ad Albertinum w Hradec Králové. Wspólnie poznajemy kulturę pogranicza. Muszę powiedzieć, że ona jest bardzo podobna. Kulturowo jesteśmy bardzo zbliżeni. Poznajemy wspólnie język. Uczymy się języka czeskiego. Czesi uczą się języka polskiego. Proszę mi wierzyć, że już teraz przy takich bieżących kontaktach no nie potrzebujemy tłumaczy, chociaż jeszcze czasami dochodzi do jakichś dziwnych sytuacji, ale na przykład my wyjeżdżając do Czech już nie obrażamy się, tak? Nie gniewamy, gdy wita się nas zwrotem dobry den, vážení diváci. Dokładnie tak. A ja dziękuję za wizytę w studiu. Jarosław Bozarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.